Wypadek ciężarówki był przyczyną zamknięcia tunelu przebiegającego przez centrum Katowic. Około godziny 9:30 samochód ciężarowy uderzył w ścianę tunelu pod rondem generała Ziętka, uszkadzając płyty ściany tunelu. To praktycznie sparaliżowało centrum Katowic. Tuż po wypadku na miejscu pojawiły się służby ratunkowe. Zdecydowano też zamknąć dla ruchu jeden z pasów drogowej trasy średnicowej przebiegającej przez tunel w kierunku Sosnowca. Bardzo szybko w centrum Katowic utworzyły się duże korki. Do wypadku doszło właśnie na pasie w kierunku Sosnowca, kiedy kierowca osobowej Toyoty, zmieniając pas, uderzył w jadącą przez tunel Skodę. Ta uderzyła następnie w tył ciężarówki, a samochód ciężarowy w wyniku zderzenia wpadł na ścianę tunelu. W wypadku nie było osób poszkodowanych. Sprawca kolizji został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł.